Hej, czołem. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o kwalifikacji wojskowej w tym roku, kwalifikacja wojskowa 2023. O co tak naprawdę z tym wszystkim chodzi? O co tak naprawdę chodzi z tymi wszystkimi szkoleniami, wezwaniami? Ludzie siedzą w domach, młodzi ludzie siedzą w domach, boją się, że jakiś kwitek przyjdzie z wojskowego centrum rekrutacji i będzie trzeba iść, szkolić się, czołgać, fikołki robić, strzelać i inne rzeczy dziwno ogólnowojskowe. No ale no, nie taki diabeł straszny, jak się ktoś wgłębi w to wszystko. No aktualnie i tak wojsko chce przeszkolić ponad 200 tysięcy chyba żołnierzy rezerwy, już nie pamiętam dokładnie, ale jakoś coś koło tego, nie? Generalnie to jest bez znaczenia, ile chce żołnierzy przeszkolić. Już ludzie dostają wezwania, żołnierze rezerwy pasywnej dostają wezwania do obowiązkowych ćwiczeń wojskowych, które zaczynają się już w marcu, także za 2 tygodnie niecałe będzie można sobie różne dziwne rzeczy wojskowe porobić, przypomnieć sobie budowę broni, przypomnieć sobie, jak się strzela. Niektórzy idą tam oczywiście, bo chcą, sami się zgłaszają do WCR-u i mówią: tak, weźcie mnie, ja chętnie sobie pójdę na ćwiczenia, przeszkolę się, zobaczę, jak porównam, co było kiedyś, co było teraz. No niektórzy żołnierze tej rezerwy pasywnej systematycznie uczestniczą w tych szkoleniach, niektórzy sobie chwalą, niektórzy się śmieją, no różnie to bywa. Wojsko jest czasami fajne, czasami śmieszne, a czasami głupie. No ale nie o to chodzi. Chodzi o to też, że biorą też ludzi, i to nie raz mówiłem, na te obowiązkowe ćwiczenia biorą ludzi, którzy nie chcą kompletnie tam iść. Ludzi, którzy mają 30 lat już dawno skończone, 40, 50, nawet ostatnio napisał do mnie gość, który 60 lat skończył, nie? I też go biorą na ćwiczenia rezerwy i wcale mnie to nie dziwi, to nie jest jakiś tam fake news, oczywiście takie rzeczy się dzieją, co miałem możliwość sam osobiście doświadczyć, bo też uczestniczyłem jeszcze jako żołnierz zawodowy w szkoleniu żołnierzy rezerwy i też dostałem zastępcę dowódcę kompanii, byłem dowódcą kompanii, dostałem zastępcę dowódcy kompanii żołnierza rezerwy i który to był rocznik 60 któryś, nie? No to ile tam miała? Nie, no wtedy nie miał jeszcze 60 lat, wiadomo, ale to mógł mieć po 50 chyba skończone. Bez znaczenia. W każdym bądź razie biorą takich ludzi. Ale jest możliwość również przeszkolenia młodych ludzi. I tu nie mówię o obowiązkowej zasadniczej służbie wojskowej, bo tego będą się bali wprowadzić. Zresztą wojska na to nie stać, żeby wprowadzić obowiązkową zasadniczą służbę wojskową i szkolić to równolegle z dobrowolną, z wojskami obrony terytorialnej i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście pan Mariuszek, ministerek, bardzo by chciał wszystkich przeszkolić, zrobić 300-tysięczną armię, ale po prostu Polska jest w ruinie. Pisiory doprowadziły gospodarkę do ruiny. Jest lipa, po prostu inflacja zapierdziela, oni chcą 300 tysięcy armii zrobić. Nie da się. Jeżeli umożliwią normalny rozwój, gospodarka pójdzie w górę, będzie na to kasa, to będziecie mogli zrobić 500 000 armię, nie ma problemu. A tak to co? Z czego? Stalowe hełmy rozdajecie ludziom, używane buty na szkolenia rezerwy dajecie ludziom, a i wy chcecie zrobić 300-tysięczną armię? Kpina po prostu, tak? Proszę Państwa, wszyscy co słuchają, tak, to jest prawda, rozdają używane buty. Ale tutaj zaczynamy tym filmem taki cykl filmów instruktażowych. I powiem, jak się po prostu zachować na szkoleniach rezerwy, co można, co nie można. Kilka takich informacji dam. A dzisiaj udowodnię to, że można również brać młodych na szkolenia rezerwy, bo już kiedyś tam powiedziałem, że biorą nawet ludzi, którzy nie mieli wcześniej żadnego przeszkolenia wojskowego, tylko dostali kategorię A, byli na kwalifikacji wojskowej i dostali kategorię A i takich ludzi też biorą. Oczywiście jest mały odsetek tych ludzi, biorą w większości wypadków żołnierzy rezerwy, którzy już są po przysiędze, mieli to podstawowe szkolenie za sobą i takich ludzi w głównej mierze biorą na te szkolenia obowiązkowe, szkolenia wojskowe, obowiązkowe ćwiczenia wojskowe, głównie takich biorą, ale też można brać osoby, które nie miały nic wspólnego z wojskiem, a dostały kategorię A. A czemu nie brać młodych? Jest sposobność, jest oczywiście kwalifikacja wojskowa w tym roku. W 2023 rozpocznie się jakoś w kwietniu kwalifikacja wojskowa osób młodych od 18 roku życia, a praktycznie od 19, bo no dobra, nie wchodźmy w szczegóły, od którego tam roku, ale no od 19 roku tak jakoś biorą, bo w roku, w którym skończyło się już te rocznikiem będzie się skończyło o 19 lat, może w ten sposób, nie? Czyli mają skończone 18 lat na pewno, dla pewności, żeby tak było i można to brać. I też pytania do mnie padły w komentarzach,
jakim cudem można brać osoby, które nie miały nigdy styczności z wojskiem, bo to jest nieprawda, podaj mi podstawę prawną. Dobrze, dzisiaj podam podstawę prawną i udowodnię, że jest taka możliwość, żeby każdego gościa, który jest po kwalifikacji wojskowej 19, 20, 21-latka, który dostał kategorię A, można wziąć na ćwiczenia rezerwy, nie miał nic wspólnego z wojskiem i bardzo dobrze. I niech pan Mariuszek oczywiście bierze takich młodych, sprawnych, którzy mają jeszcze siłę, a nie 30 paru latków, którzy nie mają czasu na te wszystkie wojskowe bzdury i po prostu nie chcą, nie? Bo mają coś innego na głowie. A tutaj na przykład można zrobić w ten sposób, że chłopak skończył sobie szkołę średnią, ma już te 19 lat, idzie sobie na kwalifikację wojskową, dostaje kategorię A i bach go na szkolenie podstawowe, a później może po szkole podstawowej iść sobie spokojnie na studia, bo szkolenie podstawowe trwa obecnie no niecały miesiąc czasu, kończy się przysięgą. I teraz oczywiście wszyscy hejterzy młodzi, co ten głupi porucznik, pojebało go całkowicie, chce nas wszystkich w kamasze włożyć, no ale spokojnie. Ja nie chcę was włożyć tak w kamasze i żebyście te wszystkie bzdury robili, tylko ja też chciałbym, żeby ktoś się pochylił nad tym szkoleniem podstawowym, nad programem szkolenia podstawowego, bo już o tym mówiłem na niejednym filmie o programie szkolenia podstawowego, że jest generalnie w wielu miejscach są tam bzdury, które można kompletnie wyrzucić i nie skupiać się na szkoleniu podstawowym, na tym, żeby żołnierze ładnie dreptali na przysiędze, żeby to ładnie wyglądało, tylko na szkoleniu wojskowym stricte skupić się na rzeczach wojskowych, na taktyce, na strzelaniu, na obyciu z bronią, na tym, co żołnierzowi jest potrzebne, a nie przez miesiąc czasu skupiać się na tym, żeby żołnierz ładnie maszerował na przysiędze, bo przyjedzie pan generał, przyjedzie pan minister, czy jakiś inny pajac przyjedzie i będzie oceniał wojsko, wyszkolenie wojska na podstawie tego, czy żołnierze trzymają równy krok i czy ładnie idą krokiem defiladowym. Bo na razie tak to wygląda, że na szkoleniu podstawowym to wszyscy się skupiają na tym, żeby żołnierz ładnie chodził, a nie na rzeczach wojskowych. To znaczy, że na rzeczach wojskowych też się skupiają, ale to jest gdzieś tam dalej. Najważniejsze jest to, żeby debilada ładnie wypaliła, nie? Tak to można ładnie nazwać, że jak debilada ładnie wyjdzie, to wtedy będzie pięknie. Dobra, wracamy, słuchajcie, do tematu. Podstawa prawna tego, że można sobie wziąć każdego chłopka 19-letniego, 20-21-letniego na przeszkolenie wojskowe. Ile dni, to zaraz się dowiecie. I na to pozwala ustawa, na którą praktycznie nikt nie był przeciw, chyba jak głosowali za tą ustawą. Także ja bym zapraszał dzieci polityków, żeby brali. Skoro żaden poseł nie był przeciwko, nie, może tam ktoś był, ale większość nie była przeciwko tej ustawie, więc ja bym proponował brać przede wszystkim dzieci polityków. Żołnierze by się ucieszyli, że mogą ich tam przeczołgać, zgodnie z regulaminem oczywiście. Ale lecimy, dobra, lecimy. Kwalifikacja, to jest ustawa o obronie ojczyzny. Dział 6, rejestracja i kwalifikacja wojskowa oraz ewidencja wojskowa. Rozdział 1, rejestracja wojskowa. Artykuł 53. I tak, o rejestracji wojskowej to wy nawet nie wiecie, bo na rejestrację wojskową nie trzeba ludzi wzywać. To sama się dzieje. A co w związku z tym? Artykuł 53, można sobie oczywiście doczytać, jeżeli ktoś chciałby potwierdzić. Na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej prowadzi się rejestrację, której podlegają obywatele polscy, którzy ukończyli 18 rok życia. Dalej, rejestrację prowadzi wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące osoby objętej rejestracją w dniu ukończenia przez nią 18 lat. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów tralalala, to już tam mało ważne. Jak ustalają, gdzie kto mieszka, nie? Ale większość osób to niestety ma, znaczy nie, niestety, no ma tą, są gdzieś tam zaewidencjonowani, że gdzieś tam mieszkają na pobyt stały lub czasowy, także nie jest problem to ustalić. Prowadzenie rejestracji nie wymaga zgłoszenia się, zgody lub powiadomienia osoby, o której mowa w ustępie pierwszym, czyli osoby, która ukończyła 18 lat. Czyli nawet nie wiecie, a jesteście zarejestrowani, że na ewentualnie później kwalifikację wojskową. Artykuł 54. W razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny rejestracji mogą zostać objęte również inne osoby niż wymienione w artykule 53. Osoby podlegające rejestracji mogą zostać obowiązane do zgłoszenia się do rejestracji w określonym terminie i miejscu. Czyli tak, ogólnie nie wymaga się zgłoszenia, zgody i tak dalej, ale mogą zostać wezwane do zgłoszenia się do rejestracji w określonym terminie i miejscu. I co jest jeszcze ważne?
Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji nie podlegają osoby, w stosunku do których orzeczono trwałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy o emeryturach i rentach i zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli przedstawią wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta dokument potwierdzający tą niezdolność albo niepełnosprawność. I teraz dalej, odnośnie rejestracji, bo to jeszcze, przypominam, to nie jest jeszcze kwalifikacja, bo kwalifikacja wojskowa to jak was wezwą, nie? Żeby tam was nadać wam kategorię zdrowia i tak dalej. Odnośnie tej rejestracji jest jeszcze. Osobę podlegającą obowiązkowi rejestracji wzywa do rejestracji wójt, burmistrz, prezydent miasta. Osoby podlegające obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji, które nie zgłosiły się do tej rejestracji w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody. I ostatni ważny dosyć punkt, w przypadku niezgłoszenia się bez uzasadnionej przyczyny do rejestracji osoby podlegającej temu obowiązkowi, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, nakłada na tę osobę grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do urzędu gminy w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Także mogą nasłać na was policję, jeżeli się do rejestracji nie zgłosicie, chociaż większość ludzi, oczywiście wójt, burmistrz czy tam prezydent miasta ma te dane, są zarejestrowani po skończeniu tam 18 lat, ale jeżeli jest tam potrzeba, żeby rzeczywiście się ten człowiek zgłosił do rejestracji, to jeżeli dostajesz wezwanie, nie zgłosisz się, to nawet policja może cię doprowadzić. I teraz punkt drugi, kwalifikacja wojskowa. Czyli teraz przystępujemy do kwalifikacji wojskowej, tego co nastąpi w tym roku w kwietniu, bodajże zgodnie z rozporządzeniem. Już powiem, kwalifikacja w tym roku chyba rozpocznie się 17 kwietnia i potrwa do 21 lipca. I dotyczy oczywiście ludzi urodzonych w 2004 roku oraz od 99 roku do 2003 urodzonych, którzy wcześniej nie byli poddani kwalifikacji wojskowej. Także jak wygląda ta kwalifikacja? Jaka to jest podstawa prawna, że dostaniecie kategorię A i was wezmą w kamasze, załóżmy na tydzień, dwa tygodnie, miesiąc czasu, 90 dni mogą was wziąć nawet, ale do tego zaraz dojdziemy. A teraz krótka reklama. Mam propozycję dla wszystkich, którzy chcieliby w dwa dni poznać podstawy szkolenia wojskowego. Moja oferta oczywiście obejmuje praktycznie strzelanie z broni palnej. Chodzi tutaj o cztery rodzaje broni. Dodatkowo jeszcze taktyka przetrwania w lesie i w terenie zurbanizowanym. Działanie w przypadku wystąpienia zagrożenia militarnego oraz zagrożenia bronią masowego rażenia. Survival. Jak przygotować schronienie, jak rozpalić ognisko, gdzie znaleźć pożywienie i oczywiście podstawy samoobrony i walki wręcz. To wszystko udało nam się upakować w 15-godzinne szkolenie weekendowe nam, ponieważ mówię tutaj o aż czterech instruktorach. Oczywiście ja jestem jednym z nich. Ten projekt zaangażowany jest również major rezerwy Grzegorz Cybulski, specjalista od broni. Mamy również drugiego instruktora strzelectwa i oczywiście nie mogło zabraknąć podoficera zawodowego w służbie czynnej. Teraz pewnie się zastanawiasz, ile można zapłacić za czterech instruktorów, zakwaterowanie, wyżywienie, amunicję oraz strzelnicę na wyłączność. Standardowa cena to 1478 zł na osobę, ale wspólnie z instruktorami udało nam się zjechać z tej ceny. Ostateczna cena to 1197 zł. Jeżeli chcesz więcej szczegółów, to możesz dokładnie o wszystkich szczegółach przeczytać na stronie internetowej porucznikpiotrpowalka.pl. Artykuł 56. Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Czynności podejmowane w ramach kwalifikacji wojskowej są prowadzone przez powiatowe komisje lekarskie oraz wojewódzkie komisje lekarskie, wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz szefa wojskowego centrum rekrutacji. Czyli na kwalifikacji wojskowej jest również szef wojskowego centrum, znaczy jest, czy tam przedstawiciel wojskowego centrum rekrutacji, który wam nada kategorię i przydział mobilizacyjny. Ale do tego jest spokojnie, to też jest ciekawe, zaraz dojdziemy. Że można i pan Mariuszek właśnie, kochany ministerek, powinien brać młodych, szkolić młodych, przeszkolić ich, a nie zajmować się starymi, no,
znowu powiedzcie sobie starymi tymi, nie? Ludźmi, którzy mają już poukładane, że tak powiem, życie, nie? Artykuł 57. Zwierzchni nadzór nad przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej sprawuje minister obrony narodowej, oczywiście. Co tu jest ważne z tego artykułu? Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie. Czyli w poprzednich latach też były te kwalifikacje wojskowe, także można, tych co mają kwalifikacje, a mają załóżmy 20 lat, 19, 21, no to brać młodych ludzi, no. Co za różnica, czy wy weźmiecie 30-latka, 40-latka, czy 21-latka? I tak na was nie głosują. Młodzi ludzie i tak na was nie głosują. W ogóle nie wiem, kto na was głosuje, nie? Ale to jest bez znaczenia. Dziwne to jest. Kto to by się w ogóle sprzeciwiał temu? Na 2 tygodnie, na miesiąc czasu wziąć, przeszkolić, skończyć przysięga wojskowa i tyle. Dobra, lecimy dalej. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi w drodze rozporządzenia termin lub terminy ogłoszenia kwalifikacji wojskowej, czas jej lub ich trwania na terytorium państwa. Czyli już ogłosił, tak? W rozporządzeniu, wydał rozporządzenie, że terminy od 17 kwietnia do 21 lipca jest kwalifikacja wojskowa i w ramach kwalifikacji wojskowej, co się tam ustala, co tam będzie, jak to będzie wyglądało, ludzie, dobra, tłumaczymy, artykuł 58, podstawa prawda, ja to sobie nie wymyślam, nie, słuchajcie do końca, bo to jest najważniejszy artykuł chyba w całym tym wszystkim, co jest najważniejsze dla tych, którzy pójdą na kwalifikacje. Artykuł 58, przypominam, w ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się następujące czynności. Sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej. Czyli można od razu na kwalifikację dać wniosek o służbę zastępczą, a nie taką typowo wojskową, nie? Dalej, wprowadzenie danych do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji, przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej. No tak, będą wam, ktoś z WCR-u przyjdzie, będzie wam promował służbę wojskową i gadał, jakieś bajki opowiadał, ale jeżeli nie chcecie słuchać bajek, to sobie oglądnijcie wcześniejsze moje filmy i to będziecie wiedzieć, jak wojsko wygląda. No, czasami jest fajne, czasami niefajne. Ja myślę, że warto iść do tego wojska, zobaczyć, jak jest, póki jako najlepszej dobrowolnie się zgłosić, bo wtedy w każdej chwili możecie powiedzieć, a nie, to nie dla mnie, ten burdel to nie dla mnie i uciekacie. Póki jeszcze nie ma obowiązkowej zasadniczej służby. Bo ja tu nic nie mówię o obowiązkowej zasadniczej służbie, bo obowiązkowa zasadnicza służba trwa 9 miesięcy. To jest w ogóle bez sensu, żeby to wprowadzali. W takiej formie, jaka jest w tej chwili, to myślę, że warto skorzystać z tego. Ministerstwo powinno skorzystać, że mogą brać ludzi młodych po kwalifikacji wojskowej z kategorią A na przeszkolenie wojskowe. Niech biorą. A kto to będzie protestował? A ci, co będą protestować, to i tak na tych gałonie głosują, nie? Co tam się jeszcze dzieje? Wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowaniu stosunku, właśnie, to jest, słuchajcie, w ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się następujące czynności. Wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, zaświadczenia o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej. Czyli dostaniecie zaświadczenie, że macie uregulowany stosunek do służby wojskowej. A skoro macie uregulowany stosunek do służby wojskowej, to mogą was brać na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest teraz to. Nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy. Czyli tak. Najważniejsze, dostajecie zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej, dostajecie zaświadczenie o orzeczonej zdolności do służby wojskowej, czyli tam kategorię A, zdolny kategoria, do kategorii zaraz dojdziemy, dostaniecie stopień wojskowy szeregowego i zostaniecie przeniesieni do pasywnej rezerwy. Już jesteście w pasywnej rezerwie, także tutaj jest właśnie, to jest właśnie ta podstawa prawna, że każda osoba, która stawi się na kwalifikację wojskową, a musi się stawić, bo inaczej policja was przyciągnie, no to jest w pasywnej rezerwie. A zaraz przejdziemy do pasywnej rezerwy i zobaczycie, co mogą zrobić z osobami, które są w pasywnej rezerwie. Mają stopień szeregowego, mają kategorię A, mają uregulowany stosunek do służby wojskowej i są w pasywnej rezerwie.
Także nie tylko ja jestem w pasywnej rezerwie, gdzie 15 lat sobie w MON-ie siedziałem, teraz jestem na emeryturze i siłą rzeczy jestem w pasywnej rezerwie, bo też mam uregulowany stosunek do służby wojskowej, ale teraz każda osoba, która zostanie na kwalifikacji, a również ma uregulowany stosunek do służby wojskowej i również jest w rezerwie pasywnej. Oczywiście przechodzimy do kategorii. Ustala się następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej. Czyli to, te kategorie nie dotyczą zawodowej służby. Zawodowa ma inne, dobra. Lecimy. Kategoria A. Zdolny do służby wojskowej. Co oznacza zdolność do odbywania lub pełnego lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, o której mowa w artykule 129, a także zdolność do odbywania służby zastępczej. Kategoria B. Czasowo niezdolny do służby wojskowej. Co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe. Czyli jak macie kategorię B, to możecie za kilka lat albo za rok, załóżmy, zostać wezwani znowu na komisję wojskową, która oceni, czy daje wam A, czy zostajecie z B. Czy idziecie do D, na przykład kategoria D, niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej. Czyli z kategorią D możecie być w terytorialnej służbie wojskowej. Ciekawe. Kategoria E. Trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w punkcie pierwszym, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Także to są kategorie. Zaraz przejdziemy do właśnie rezerwy pasywnej, do wszystkich artykułów, podstawa prawna, na jakiej podstawie was zaciągną do MON-u, dadzą wam używane buty, metalowe czapeczki i stary wzór kurtki typu panterka. Ale do tego spokojnie, dojdziemy. Artykuł 59. Do kwalifikacji wojskowej są obowiązani stawić się w określonym terminie i miejscu mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat. Czyli możesz mieć 18 lat, załóżmy w grudniu, ale w danym roku w styczniu masz 18, dopiero w grudniu 19 kończysz, to i tak na kwalifikacje idziesz, nie? Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody. Osoby, wobec których kwalifikacja wojskowa nie została przeprowadzona w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 19 lat życia, podlegają obowiązkowi stawiania się do kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w następnym roku kalendarzowym. Czy jak w tym roku się nie stawicie albo nie dostaliście wezwania, to możecie liczyć na to, że w przyszłym roku dostaniecie. Także to nie jest tak, że ludzie już uciekliście, że zapomnieli o was. Po prostu no, nie mieli tyle sił przerobowych, nie dali rady. I w przyszłym roku możecie się stawić. Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, w tym kobiety. Do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia. Czajecie? Czyli normalnie macie 50 skończone i możecie się zgłosić jako ochotnicy, nie ma problemu, do kwalifikacji wojskowej. Jeżeli nie macie jakiejś tej, kobiety też mogą się zgłosić, no to jest ciekawe. Niezależnie od posiadania kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat. Dobra, i co jest jeszcze tutaj? Przechodzimy już do tej rezerwy, do odnośnie rezerwy, artykuł 131. To jest ważne. Służba w rezerwie ma na celu zapewnienie uzupełnieniowych potrzeb sił zbrojnych i dzieli się na aktywną rezerwę i pasywną rezerwę. Aktywną rezerwę tworzą osoby, które zgłosiły chęć pełnienia służby w aktywnej rezerwie, złożyły przysięgę wojskową i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie ukończyły... Dobra, to jest mało ważne. Pasywną rezerwę tworzą osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej. Czyli na kwalifikacji dostaniecie zaświadczenie, że macie uregulowany stosunek do służby wojskowej i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej i nie podlegają militaryzacji oraz nie ukończyły 55 roku życia, a w przypadku osób posiadających stopień podoficerski lub oficerski 63 roku życia. Czyli tak, kategoria A, stopień szeregowego i uregulowany stosunek do służby wojskowej dostajecie na kwalifikacji wojskowej i automatycznie jesteście w pasywnej rezerwie. Tak to ustawodawca ustalił. I tak... Jeżeli ktoś tego nie wie, to teraz się dowiedział, że w każdej chwili po kwalifikacji wojskowej jest od razu jest w służbie pasywnej i może zostać wezwany na ćwiczenia i do tego właśnie płynnie dochodzimy. Artykuł 248. Pełnienie służby przez żołnierzy pasywnej rezerwy, zwanych dalej żołnierzami PR, polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Żołnierzom PR po złożeniu przysięgi wojskowej dowódca jednostki wydaje książeczkę wojskową. Czyli nie musicie mieć książeczki wojskowej, żeby iść na ćwiczenia. Możecie iść na ćwiczenia, nie mieć przysięgi, a po przysiędze dopiero dostajecie książeczkę wojskową.
Odbywanie ćwiczeń wojskowych żołnierzy PR może polegać na udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków w akcjach poszukiwawczych oraz ratowania życia ludzkiego. Czyli każdy z kategorią A może właśnie... No słyszycie, co czytam. No chyba nie muszę tego bardziej tłumaczyć. A kto chce sobie to potwierdzić, przypominam artykuł 248. Ustawa o obronie ojczyzny. Minister Obrony Narodowej może określić w drodze rozporządzenia okres trwania ćwiczeń wojskowych, żołnierzy pasywnej rezerwy oraz ich rodzaj, termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów ćwiczeń, sposób powoływania na te ćwiczenia oraz kategorie osób powoływanych na te ćwiczenia, uwzględniając ich wiek lub posiadane przez nich kwalifikacje albo uprawnienia. Czyli na razie, wiecie, na razie Ministerstwo Obrony, Mariuszek mówi, że nie, tylko będziemy brali z poszczególnych osób, które mają jakieś tam kwalifikacje, to nie będą wszyscy, no ale biorą, tak? W każdej chwili mogą stwierdzić i niech stwierdzą, żeby brać młodych, przeszkolić ich. Nawet dwa tygodnie szkolenia podstawowego zrobić przysięgę, wydać książeczki i żołnierz, i człowiek przeszkolony jest żołnierzem rezerwy, umie obsługiwać broń, podstawy zna i mamy rezerwy, tak? I artykuł 249, bardzo ważny artykuł. Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako, dotyczy to pasywnej rezerwy, jednodniowe, krótkotrwałe, trwające nieprzerwanie do 30 dni, długotrwałe, trwające nieprzerwanie do 90 dni i rotacyjne, trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego. Czyli rotacyjnie przez 30 dni, w określone dni też można być powołanym i być tak szkolonym. Czemu nie? Czemu nie? Po co tą obowiązkową zasadniczą służbę patolić się przez 9 miesięcy bzdur ludziom nakłaść do głowy przez 9 miesięcy, jak można pochylić się nad programem szkolenia. Jeszcze raz mówię, przejrzeć ten program szkolenia podstawowego, zresztą zrobiłem o tym filmy, wypieprzyć co niepotrzebne, całą tą durną teorię to online najlepiej ludziom wysłać, niech się zapoznają, wszyscy są dorośli, 18 lat skończyli, tak? Jak się nie poznać, to nie zapozna, to później wymagać. Normalne chyba, nie? I teraz odnośnie tych wezwań, no to tak, pierwsze wezwanie to jest na kwalifikację wojskową, możecie być wezwani i teraz właśnie młodzi ludzie zostają wezwani na kwalifikację, dostaną, tak jak już powiedziałem, kategorię A, stopień szeregowego i zaświadczenie, że mają uregulowany stosunek do służby wojskowej i zostaną wcieleni do pasywnej rezerwy. Może być również wezwanie na komisję wojskową w momencie, kiedy dostaliście, załóżmy, kategorię B, i już kwalifikacje przeszliście, czyli na kwalifikacji dostaliście kategorię B, bo byliście tam czasowo niezdolni do służby i możecie z kategorią B zostać oczywiście wezwani jeszcze raz przed komisję i komisja stwierdzi, czy dalej macie B, czy może A, czy może D, czy może E. Co może być jeszcze? Z WCR-u możecie dostać uzupełnienie ewidencji wojskowej. I jeżeli chodzi o uzupełnienie ewidencji wojskowej, jak już przeszliście kwalifikacje, macie kategorię A, WCR, wszystko o Was wie, no to możecie być wezwani, możecie dostać wezwanie do uzupełnienia ewidencji wojskowej, ale to spokojnie, to nie stresować się, jeżeli coś takiego dostaniecie, bo to nie chodzi o to, że od razu idziecie na ćwiczenia, tylko załóżmy sprawdzą, jaki macie rozmiar buta, żeby zamówić na Was mundur, nie? Być może zamówić mundur. I takie wezwanie może być realizowane co parę lat, bo wiadomo, człowiek starszy, opona rośnie i tak dalej, główka pracuje. Słuchajcie, co może być jeszcze, dlaczego możecie być wezwani do WCR-u w celu wydania lub zmiany karty mobilizacyjnej? Bo na przykład ktoś nie dostał karty mobilizacyjnej, no to może być wezwanie z WCR-u, żeby się stawić, dostaną kartę mobilizacyjną albo zmienią komuś przydział mobilizacyjny. Zmienią kartę mobilizacyjną, bo gdzieś tam rozwiązali jednostkę albo utworzyli jakieś nowe etaty i tak dalej, i tak dalej. No i ostatnie wezwanie to jest wezwanie na ćwiczenia wojskowe. Takie wezwanie też możecie dostać. No i wtedy musicie się stawić w określonym miejscu. Najprawdopodobniej w tej jednostce, gdzie macie przydział mobilizacyjny. Ale to też niekoniecznie, bo ten przydział mobilizacyjny mogą Wam przecież zmienić. I tak to wszystko wygląda. Także nie ma co pajacować, drogie ministerstwo, panie Mariuszku, nie ma co pajacować, wzywać ludzi, truć dupę 30, 40, 50-latkom i ganiać ich po polach, jak można zacząć ganiać młodych. I nie w formie durnego 9-miesięcznego szkolenia zasadniczej służby obowiązkowej, bo to też w każdej chwili prezydent może wprowadzić.
tylko wykorzystać to, że młodzi ludzie mają przeszli kwalifikację wojskową, dostali kategorię A, dostali stopień szeregowego. Wszystko to przeczytałem, także można to spokojnie robić, ale również skoro mogą młodym, no to może mogą też 30-40-latków, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego z wojskiem, ale gdzieś tam byli kiedyś na kwalifikacji wojskowej, dostali kategorię A i teraz są w pasywnej rezerwie i nawet tego nie wiedzą niektórzy. Niektórzy tego nie wiedzą, ale skoro są w pasywnej rezerwie, to mogą zostać wezwani na ćwiczenia jednodniowe, krótkotrwałe, długotrwałe, rotacyjne. Także nawet 90 dni można się pobawić, ale ja proponuję na początku nie zniechęcać tych ludzi, tylko zachęcać ich właśnie do takiego odbycia krótkotrwałego ćwiczenia trwającego do 30 dni. Ale nie mówię, nie truć dupy 30-40-latkom, bo każdy ma już zajęcie. Tylko załóżmy, ktoś zdał maturę, idzie na studia, ma 3 miesiące wolnego, tak? Czy tam, nie, więcej nawet, 4 miesiące, bo kiedy się matury pisze? No bez znaczenia, tam w maju chyba się matury pisze. No nie wiem, ja dawno matury pisałem, to nie pamiętam, jak jest teraz z maturami. Ja załóżmy w maju, tak? Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i w październiku idą dopiero na studia. No to jest 3 miesiące, no to w sam raz można gościa maturzystę wziąć za łeb na 2 tygodnie i to szkolenie podstawowe, mówię, skrócić to 2 tygodnie z tych durnych, te durne rzeczy powyrzucać, tą całą głupią teorię, te wszystkie bzdury, te wszystkie tuptanie po placu apelowym i przygotowywanie żołnierza nie do tego, żeby dobrze strzelał i żeby wiedział, jak się zachować na polu walki, tylko na szkoleniu podstawowym przygotowują do tego, żeby ładnie tuptał i ładnie się pokazał przed panem generałem, ministrem, jakimś tam innym jeszcze, cholera wie kim to tam przyjedzie, bo wszyscy będą patrzeć, czy równo chodzą. A to jak strzelają, czy wiedzą, jak co robić, czy są dobrymi żołnierzami, to się ocenia na podstawie tego, jak przeszli na debiladzie. Tak jak już powiedziałem. Także skrócić, pochylić się na szkolenie podstawowym. 2 tygodnie nikomu nie zaszkodzi. Zresztą tutaj na tym kanale nagram poradnik dla... Takie właśnie odcinki poradnikowe dla żołnierzy rezerwy, bo być może ty dostajesz kategorię A i zostaniesz wcielony na obowiązkowe ćwiczenia. I także te filmy na pewno wielu osobom się przydadzą. Na pewno się przydadzą również tym żołnierzom rezerwy, którzy dawno nie byli na takich ćwiczeniach, nie wie, zapomnieli. Albo chcą wiedzieć, jak to się teraz odbywa. No to też takie porady odnośnie tego, jak ten cały wojskowy burdelik funkcjonuje. A jakoś tam funkcjonuje. Dobra, słuchajcie, nie przedłużajmy. Jeżeli film się podobał, dajcie oczywiście łapę w górę. Napiszcie swój komentarz do tego, czy chcielibyście, załóżmy, żeby brali młodych na 2 tygodnie, żeby się obyli z bronią i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli ktoś chce się obyć, załóżmy, z bronią, a nie chce iść do wojska, to przypominam, że organizujemy tutaj szkolenie wojskowe dla cywili, dla każdego praktycznie, kto chce nauczyć się strzelać z różnego typu broni. Ale dobra, koniec reklamy. Dajcie komentarz taktyczny oczywiście dla zasięgów, niech wszyscy wiedzą, z czym to się wiąże, ta kwalifikacja wojskowa. To nie jest nic strasznego, ale też wojsko może być bardziej przyjazne, tylko trzeba się pochylić przed pewnymi rzeczami. A durny porucznik będzie teraz chciał wszystkich młodych, a to skurczybyk, no, młodych chce zaciągać do wojska w kamaszy, co za ham jeden, bezczelny. Dobra, na dzisiaj to wszystko, także dzięki. Cześć i czołem.